Na przycisk sobie ustawcie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, na przycisk. Halo, dzień dobry. Halo, halo, halo. Dobra, halo, halo. Zobaczcie, mamy dwóch leniwych pracowników. To wyszło po bardzo ciężkiej analizie. Dzień dobry. Kto pierwszy się zgłasza do zwolnienia? Kto jest? Dobra, zamknij mordę, idę pracować. Taki menadżer. To moje stanowisko? Ja p***dolę, ale mam kompa. Ale czego przeklinasz, jak to będziesz montował, baranie? No czego? K***a p***dolona k***a jeb***a w dupę. Brawo, ja p***dolę. Byłaś najdłużej na spotkaniu? O, dziękuję. Co ona została promotowana? Halo? Masz się rozp***ać na wszystkich. Dobrze. Im więcej, tym więcej pieniędzy będzie, rozumiesz? Oczywiście. A ty co się biegnę pracować. Szefunciu. Kolego, idziemy na kawkę? Cześć, właśnie do ciebie dzwoniłam. Cześć, właśnie do ciebie dzwoniłam. Tak, dostałam awans. To jest Eye of Ty. Mogę mu coś? Ja pierdolę. No debile, kurwa. Firewalla mu wyłączyłem i spamy. Pracuję z idiotami. Typowa korporacja właśnie. Czego tu jest tak nakupcone? Co to za warunki pracy? Ja pierdolę. Czego mnie bijesz? Ale poczekaj, nie odpowiada ci? Przestań go klepać. Mobbing! To jest jakiś jawny mobbing. Drodzy współtowarzysze. No kto tych grupków tyle nakupał tu? Dlaczego oni są tacy wulgarni? To jest strasznie... No ja nie wiem. Ja myślę, że powinniśmy po prostu to gdzieś zgłosić do jakiejś organizacji, która się zajmuje prawami pracownika, bo to po prostu są nieludzkie warunki. Nakopcone. Bo, ten ekspres p***ony jest tak... No prawda? Nakopcone, ekspres rozdupcony. Proszę państwa, no tak nie może być, drodzy koledzy. Tak nie może być, drodzy koledzy, bierzcie się do roboty. Drodzy koledzy, do pracy się bierzcie, bo tutaj jest po prostu, ja nie wiem, zero pracy. Tyle było z przerwy, no. Dzień dobry, panowie. Panie Bartoszu, czemu pan ode mnie telefonu nie odbiera? Przepraszam bardzo. Dzwonię do ciebie 3 razy. Ej, Bartek, a podzielisz się? O, dobra, nieważne, dziękuję. A jak to... Bo wiesz, nigdy tego nie robiłam. Zaciągnij się. A jak to się robi? Tak, no. Ale gówno! Słucham. Dzień dobry, szefie. Tu słyszałem, że jestem wzywany. Kto dzwoni? Susi Busi. Cię znajdę, to za***. Szefie, mam dokumenty do podpisania. O, są spóźniaccy. Szefie. Za co? Czołem, czy ktoś sobie... Co się stało? Borygo was promoted, to masz... Mamy nowego szefa, Co? Czego mi nikt tego nie chce podpisać? Borygo! Czemu jestem nowym kierownikiem? Szefie, trzeba mi podpisać dokumenty. Podpisuję. Oj, sorry. Szef się spóźnia na własne spotkanie. Ale nie mogę podpisać, bo tu już jest podpisany przez tego wcześniejszego łatka. Nie wiem, co oni ludzie robią. My w tej firmie zdalamy Viola za trzech, a tutaj w ogóle... No ja wiem, właśnie... Został awansowany nowy. Dobra, bo tu już nasz kolega... No... Co się... Dlaczego wy***ać jednego z najlepszych, szefie? Ale dobra, to jest koniec spotkania, możemy... Dobra, idę wykonywać swoje... No wydupcyli mnie! Bartek, chodź ze mną, proszę cię, przejdźmy się kawałek, bo ja już nie wytrzymuję po prostu w tym biurze, wiesz? Musimy uzupełnić rzeczy. Po prostu mobbing, niesamowity to jest. Co ty mi pisałeś? Masz kwito. Co kwita? Dobra, ja nie wiem, jak się tego komputera używa. Ja jestem za stary na takie rzeczy. No to zrób mnie na szefa. Idź czyścić te kible, nie po to, żeby tak masakra jakaś. Ty, coś się pali. Ej, to Viola zrobiła. To Viola zrobiła. Viola jest impostorem, no. Gdzie się pali, no? Co się pali? Kurwa, co się tu, pali? Tu. O Boże! Boże, pożar! Boże, szefie, dobra robota, naprawdę, nie wiem pana zawsze. To tu tak dzwoni, co się dzieje? Niesamowite. Nie grałam, a chcesz mi pokazać, jak to się robi? Bo ja nie wiem, ja kurno nie umiałam go znaleźć. Wchodzisz w start, lewy dolny i masz Mindswapper exe. I zagrasz. Aha, bo oni w tego, w sapera grają. Tu nie ma bomby, tu jest bomba i tu nie ma bomby. Wygrałem. Uważaj, bo tu są silniki do dymu, wiesz? Dobra. Szefie! Mariusz, co, ja muszę podejść do kuchni, ale dzięki, pogram sobie jak wrócę, dzięki bardzo. I tu autentycznie, każda interakcja jest zabawna, ja nie wiem, o co chodzi. Szefie!
Stefie, dziadzia gra w sapera. To niech se gra. Pracować. Ale za, on nie pracuje, on gra w sapera. No to dobra, należy mu się, on dobrze pracuje. Co? Jak ja to mam odłożyć? Przysięgam, że to nie tak jak to wygląda, po prostu się pomyliłam. Mam dla szefa papier toaletowy. O, dzięki, dzięki. Sefie, może papieroska do strania? No chętnie. Może papieroska do strania już tutaj puszczam. Ale idzie, bardzo, proszę się delektować. Oho, będzie ktoś zwalniany. Muszę iść. Dzień dobry, przepraszam bardzo za spóźnienie. Ej, coś tak się spojrzał na mnie. Kible czyści, szefa, tylko... Przecież jak ja mogę być tym? Nie czyści kibli, w tym jest problem. Aha, on trzeba, jest zwolniony, trzeba jest dobra. Kogoś z was niestety zwolnić, bo któryś z was zaniża nam niestety produktywność. No ja a jak to jest, że mamy dwa zwolnienia? Excuse me. Trafiłeś, szefie! Trafiłeś! A ona była asystentką, no nie asystenta. Wierzę. To Viola. Asystent zrobi tylko jeden. Myślę, że techniki Murdochs może. Marmarowy będzie no drugi. Ty się sam zwolniłeś, a nagle na asystenta chcę zaszpirować. Murdochs ja został. Wiem, jak to działa, dobra, czyli dziadzia jest impostorem. Patrz, patrz, patrz. No wypierdalaj! 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 No ktoś dzwoni. Już nie będziesz tu pracował. Ja pracuję w podobnym. To już taki kindergarten, tak? Oh shit. Kurde, fajne to biuro jest. Muszę za nich robić. Siemanko, co tam? No, przed chwilą wyrzucałem za ciebie śmieci, ogarnij się, chłopie. Nie no, ja cały czas wyrzucam, tylko że ja tylko o, co 30 sekund muszę. A, wyrzucasz, chyba tego peta, ja muszę do roboty byś się... Dziwne, że Malzew jeszcze nie wyleciał, jako nic nie robi. Ja mam wirusa! Halo! O, panie, to teraz... Co mi zawirusował komputer? Sekunda. A, przyszedł specjalista, zobacz. Co ja mam teraz zrobić? Nie mogę pracować. Ja ci to odblokuję go. Wypierdalać z roboty masz. Zapierdalać gościu. Zasadaj z tego kabiny obok, a tak się nie robi. Odstąpiłem ci szefa! No bo nie, współczuję. Nie, ja cię odstąpiłem. Patrz, kozie ławka, w samym rogu, siadaj tutaj. Mamy szczura. Ten osobnik to jest jeden szczur. Nie, jeszcze jest drugi. Ja się zgadzam, bo był szef, a się zwolnił i nagle chce zaspirować wyżej. Ale ten szczur, ten jeden, wiele nam pokazał. Oho. Dlatego ja już wiem, kto dokładnie to jest. To jest pan, który mówił, że ma duże doświadczenie. I to nie jest pan, ani to nie jest pan, tylko to jest ten pan. Ja? Mówiłem od początku. Slackerzy wygrali? Czekaj, to kogo on kopnął? A, Slackers wygrał, dobra. Kacper z czatu chce dołączyć, bierzemy go? Dawaj, Kacper, dawaj. Tak na przyszłość to grasz z widzami, czy trzeba zasłużyć na... Nie, można ten, stary, można się wbić, nie? Kim ja jestem? Dobry. Dobry, witam was serdecznie, moi nowi pracownicy w Violusia Media, witam serdecznie. Ja jestem impostorem chyba, nie? Witam serdecznie w Violusia Media, tutaj tworzymy, tak jak nazwa mówi, media, tworzymy content i rozwijamy twórców. O, wiedziałem, żeby nie jeść tego meksykańskiego. Kogo brakuje? Ja go znajdę szefowo, ja go znajdę. Dobrze. To co, przerwa na papieroska? Dobra, bandwidth, disable the connection. Dzień dobry. Manager password. Kurde! Muszę iść do menażera. Tak? Komputer zawirusowany ma kolega. Dzień dobry, szefowo. Tak, problem z komputerem, wirusa mam. Mogłaby szefowa... Oczywiście, zaraz podejdę pomóc. Wezwijcie proszę mojego asystenta, jasne. Bo ja do niego... No asystent właśnie nie za bardzo wie, co robić. Kombinuje przy tym komputerze, a... poważna sprawa. No poważna, będę... jakiś... Co tu się dzieje? Ej, czemu on pali? Halo, co? No nie wiem, czego nie pali, jako... My tu czekamy na szefa! Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, szefowo. On pali, on nie może palić. Nie palę, ale on nie zna hasła, bo... Serwery wpało znowu, no ludzie! Dzień dobry, kolego z pracy. Czego się opierdalasz? Dobrze, ale jestem bardzo zajęty. Czym? Właśnie jestem zajęty odbieraniem e-mailów od klienta. Ogólnie, tak? Pana robota. Nie jest łatwo, ale zawsze coś ci załatwi, gdzie? No tak, pewnie. Tutaj, proszę bardzo. O, tutaj może pan się Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj nowy pracownik Kacper, przywitajcie go ciepło, proszę. Dzień dobry, cześć Kacper, miło mi, Karol. Kacper, miło mi. Się spóźniają. No i gdzie jest reszta pracowników? No i proszę bardzo, pierwszy meeting i pierwsze spóźnienie. Witam serdecznie, panowie.
Dzień dobry. No, siadę dalej, panowie, tam, żeby mamy więcej. Problem. Mamy problem. W naszej firmie ktoś nawala. Nasze miniaturki się nie klikają, tytuły się nie wyświetlają. Chciałbym wiedzieć, kto za to odpowiada. Ja myślę, wiem, kto za to odpowiada. Za miniaturki może odpowiadać Karol, bo nie wysyła na czas zdjęć. Przepraszam bardzo, ja bym chciał coś powiedzieć. Poczekaj, Boryga, zaraz. Bo ja generalnie miałem wirusa na komputerze, także jak mam cokolwiek robić. I to już trzeci raz osoba odpowiedzialna za serwery, w ogóle informatyk, no nie robi, nic nie robi. Mi się wydaje, że to jest właśnie ten pan, co właśnie przyszedł. To on nic nie robi w tej firmie. Nieprawda. Szefowo? No właśnie, ja jak tam mój wirus? Malcew, mój drogi, że ja cię praktycznie nie widzę. Byłam szefie, 15 sekund. Cały czas chodzę. On nawet nie potrafił mi wirusa usunąć, mówi, że nie umie. Musi pani kogoś dzwonić. Trzeba szybko, bo wyniki finansowe się nie zgadzają. Dwie sekundy. O, to nieważne, rzucam tą firmę. O kurwa. Panie Karolu, bo tak, jadę po Ajkowski właśnie, chce pan jakiegoś? Po co? Ajkowski. A, tak, poproszę jednego. Dobra, jakiegoś Red Bullka, coś takiego? I Monsterka poproszę. Co to robi Kubek? Nie mam pojęcia, szefie, ale już sprzątam. No Karol, może jakaś przerwa na papieroska? Tak, tam. Oj, nie mogę, kolego, muszę tutaj napisać raport, wiesz? Dziwię się, że cię zwolnili. Było niemiłe. Chcesz ze mną nakarmić koty? Oczywiście. Poczekaj sekundę, tylko muszę wyrzucić. Bożeś nie trafił do śmietnika. Tak, słucham. Halo, uszanowanie. Uszanowanie. Proszę przynieść mi z działu drukarni potwierdzenie sprzedaży. Oczywiście, już wykonuję zlecenie. To ty myślisz, że co, że nie nosisz takiego uniformu, to ja tu lepszy jesteś, tak? Nie, ja idę do szefa, bo to tak nie może wyglądać. Nie, dobrze, ja idę do szefa. Halo. A, kolega zajęty, przepraszam. Gdzie są raporty? Wie pan co, bo ja przyszłam tu porozmawiać, ponieważ, no wiadomo, otrzymałam degradację i słuszną jak najbardziej, ale byłam, prawda, w kuchni i wykonywałam swoje obowiązki jako woźny, ale niestety spotkałam się tam z panem Bartoszem i pan Bartosz, no, delikatnie mówiąc, patrzył na mnie z góry, tak? Jakby stałam obok niego, on wziął papierosa, wyrzucił koło śmietnika specjalnie, bo wiedział, że ja go będę musiała podnieść. Wywyższał się nade mną, bo wiedział, że po prostu ja noszę uniform woźnego, tak? I ja wiem, że jakby nie mam tej samej, prawda... Pan Bartosz, Ruki. Zajmiemy się tym. Dziękuję. To wszystko w takim razie. Proszę bardzo. No tutaj położyłem w tym, nie? O, dziękuję bardzo. Wszystko w porządku? Tak, oczywiście. Dane się zgadzają? Panowie, mam jakaś przerwa na pewno. Na co? Nie, no nie mogę. Ja mam jeszcze kilka obowiązków, ale no jak zrobię, to wpadnę na papieroska. Dobra, jesteś, dobra. No, trzeba, wiesz jak jest, no. Nie, no jak ta firma wygląda, no przepraszam bardzo, kurna, chodzę i wszędzie papierosy na podłodze, no przecież to jest żart, jak to wygląda. No właśnie, to jest żart, a pani tutaj, pani praca też jest chyba żartem. Co to ma znaczyć, przepraszam bardzo? No zobaczy pani, jak to wszystko jest upierdolone. Gdzie jest ten Minesweeper? Start. Wiecie, jak to się wygrywa? Bo ja nie umiem. Ty, no nie ogarniam. Nie powinienem wygrać? Dobry. O. Mamy tutaj... tak zwanego Bartosza. Ja chcę tylko powiedzieć, że... podwyżka. Wszystkie... za potraktowanie Violi, podwyżka. Brawo. Kogo brawo, zwaniamy? Brawo. Dobrze, jakie macie propozycje? Ja myślę, że Karol tutaj coś, kurde, świruje, bo on powiedział, aha, że ma jeszcze bardzo dużo rzeczy do załatwienia. Tak? A kolega to przypadkiem nie zapraszał mnie na piwko? Ja zgłaszam w tym momencie swoje wypowiedzenie, proszę pana. Ja sobie idę, pogram sobie węża, zero szacunku tutaj. Kolega Ruki zapraszał mnie na piwko kilkukrotnie. A... chciałbym zaapelować o to, że Ruki naprawdę zapraszał Karola, a Karol... pracował bardzo dobrze, bo dodatkowo przyniósł mi potwierdzenie sprzedaży, które dostarczyłem później do polskiego A jeszcze biura. Na Merdoxa muszę coś powiedzieć. Poszedł ze mną koty nakarmić, tylko że przy sobie przypadkiem nie miał żadnej kary. O, kolega chyba leci. Dlaczego? Zwolnili go. A ja nie żyję? Czemu ja nie żyję? Wiecie co, ja tego nie za bardzo to rozumiem. No bo nie zwolniłeś nikogo na czas, debilu. Teraz kible myć. Dzień dobry, szefie. Dzień dobry, szefie. Wszyscy do roboty, trzeba coś zrobić. Oczywiście, może w końcu. Chciał podpisać taką kartkę i mi totalnie nie wiem, co mam zrobić. No i co, kolego? Słuchaj, synu, chciałeś na mnie donieść, więc ja doniosę na ciebie. Posprzątaj to z ziemi. A ty, frajerze, nie będziesz mi mówił, że mam coś sprzątać. Ten. Co? Ciociu. Myślisz, że jesteś ważnym. Właśnie, zapisz tutaj. O, ty koty tu mamy. Co jest? Jakie słodziutkie.
Do roboty, do roboty. Powiem Karol, czekaj Karol. No co? Dobry chłop z ciebie. Tak, aha, dobry chłop, a chciałeś na mnie donieść. Chciałem donieść na ciebie, ty mówisz, że masz bardzo dużo prac, kurde, na piwko cię zapraszam, przyjacielstwo papieroska, a ty w sapera grasz. No, no, grałem w sapera. O, palcie popierdalam teraz. Szefie, szefie, można? Można, szefie? Byłem wykonać zadanie, patrzę, a tam jakiś czarnoskóry chłop podpala śmietnik. On ma chyba ten, Bartek ma na imię. All work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Ten mężczyzna na zebraniu też próbował mnie wrobić. Ja ciężko pracuję, a on wymyśla, że gram w jakiegoś sapera albo robię jakieś inne głupie rzeczy. Przypomnij mi, jakie masz wynagrodzenie? Niskie, niskie. Najniższa krajowa. Ale rozpatrzymy to, rozpatrzymy. Dziękuję, szefie. To nie przeszkadzam. Dobra. Dziękuję za wysłuchanie. Dobra, dzięki. Jesteś r***ny, kolego. Czemu ja? Nie ty. 60 poleciała, ta szybki donos i siema, nie? Niech pan wywali tego co się o***ala najbardziej. Tego Karola. Ta, dobra, tego Karola. Doszły mnie słuchy o jakimś podpaleniu. Dobry, przepraszam najmocniej. Doszły mnie słuchy o jakimś podpaleniu w kiblu. To był ten. Nie w kiblu, w magazynie. Pan, ja przynosiłem pan reporty, pan Merdox może to potwierdzić. Wypraszam sobie. Nie grałeś, no, grałeś sapera. Wszystko panie Ruki, pan sobie żartuje. No i i bardzo dobrze. Jednego no. Kurczę, pracownika, który naraża firmę na straty mniej, proszę państwa. No weźmy się do roboty. No. Kolego, ty kolega mi tu nie mąci. Ale kolega, no, ja ale widziałem, co kolega no, ale zrobił. Co? Ja widziałem, co kolega zrobił. No kolega chciał, nie widział. Kolega chciał w sapera grać, a kolega nie potrafi w sapera grać. Kolego, no nie potrafię w sapera grać, chciałem się nauczyć. To w czasie mojej przerwy wykorzystałem adekwatnie czas do tego, co było mi przydzielone. Więc kolega mnie ale tu nie donosi, bo widziałem chłopa, wiesz, jak podpalał. Dobrze wiesz, że my przerw nie mamy w tej firmie. Słuchaj mnie, skurczę, no. Jeszcze raz tak zrobisz, że mnie podpierdolisz do szefa, to cię rozbiję. Tyle, kurczę, ci do powiedzenia. Masz kwita. No kwita to ty masz, wiesz co? Dobra, ale białko leci na ciebie. Szefie, ja mam skargę. Szefie, osoba, która robi nam pod górkę jest... Ciężko mi się to mówi, ale susy busy. Też mi się tak wydaje. Karol! Słucham. Nie dostałem awansu, napij się ze mną. A daj spokój, wiesz co tu się dzieje? Ja nie mogę, to po prostu ta praca mnie wykańcza. Dzień dobry, szefie. Słuchaj, chodź tu ze mną, tak? Chodź tu na rozmowę. Doszły mnie słuchy od kilku pracowników już, że mnie sprawuje jeszcze na swoim stanowisku. Szefie, no powiem tak, non-stop raporty są na czas. Nie jestem lubiany przez moich kolegów z uwagi na to, że jestem zbyt produktywny. Ale słuchaj, tak. Bo tutaj też była domniemana sytuacja z podpaleniem. Wszyscy mówią jednoznacznie, że to jest twoja wina. Dobrze, to szefie, pozwolę sobie powiedzieć tak. Proszę obserwować tych dwóch kolegów i samemu oszacować. Na co się mam przyjrzeć, twoim zdaniem? Na to, jak pracują, co faktycznie robią. O, ty! Ty masz kwita! Kolego, proszę, proszę cię, odejdź, kolego. Co tam się dzieje? Pożar mamy! Zamknęli pokój! Ale podpalił kasiot! Słucham? Nie no, ja sobie robisz teraz w tym momencie. Szef widział, że byłem obok szefa. A ten się zamknął w pokoju i podpalił śmietnik. Nie no, kolego. Tak nie będzie. Drugie podpalenie już na twoim koncie. Pan Malzew i pan Borygo, ja to potwierdzam, bo tutaj we trzech z panem Marmarowym i panem Merdoksem jesteśmy przykładni, a oni się opierają, proszę szefa. Musi ktoś wyleciać. No, dlaczego ja? No dlaczego? No dlaczego? Dlaczego ja? Zwalnij. Za co? Jak rzucił papier, zwalniam się, jak to dobrze wyglądało. Co ty to robisz? Co ty robisz? To jest droga barbarowy. O, będzie ostatnie piwo w tej pracy. Aha. Jest, frajerzy. No jest. O kur... To jest naprawdę od The Office. Ja p***dolę. Pa, tu jest wyjście. Tam tu se siedzi, dupą kręci, pa, tu se możesz wyjść na parking. Gościu, tu se siedział ten wariat młody, no. Parkour. Co? Parkour, Michael. Parkour. Koleżanka pozwoli. Oczywiście. Koleżanka może jest wolna? No, znaczy mam teraz zadanie, ale w czym mogę pomóc? Nie, no wolna w sensie, że... A to szybko biegam całkiem, to też nie no właśnie, za bardzo. Tak, szybko, to nie. No to dzięki, to tyle. No to lecę.
No to co? Piwko z rana jak śmietana, no, jak to mówię. Oczywiście, panie kochany. Koledze tutaj na biurko położyć, więc... No. O! Przepraszam bardzo, co pan robi? To jest łazienka dla kobiet. Czefie, proszę zobaczyć, kto właśnie wyszedł z łazienki dla kobiet. Borygo. Borygo tu był w łazience dla kobiet. Przepraszam bardzo, jestem jedyną kobietą w tym biurze. Jakim prawem on tu wchodzi? A czemu masz taką kanapę tutaj? A dlaczego mam nie mieć takiej kanapy? Właśnie, kto kupił tę kanapę? Kto kupił tę kanapę? Na fakturze nigdy nie było. Ale proszę pana, ja tutaj zacząłem dopiero pracować, skąd nie mam wiedzieć takiej informacji? Jakby pan, przepraszam bardzo, marmarowy też tutaj wchodzi, a jest to łazienka dla kobiet. Wypraszam sobie. Ale dobra, no. Nie czuję się bezpiecznie w tym biurze, proszę pana. Dobra, proszę stąd wyjść. Opuść te toalety, tej kobiety chcą skorzystać. No, przepraszam. Dziękuję proszę bardzo, dziękuję. Paliwo. Receiver, con. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Tak. My się już poznaliśmy. Dzień dobry, bo mam problem z odnalezieniem swojego biurka. Nowa jestem. Czy mógłby mi pan może pomóc? Bo nie mam pojęcia. Oczywiście. Zapraszam za mną. Proszę bardzo. O, tutaj. O, dziękuję panu bardzo. Jezus Maria, cały dzień biegam po tym biurze, nie umiem znaleźć. Dziękuję. A koleżanka jest wolna? Możemy iść chwilę na przerwę, ale muszę, wie pan, posiedzieć chwilę. No pewnie, tak. No, tam po pracy się złapiemy. Wie pan, pierwszy dzień. Jak zwiększyć głośność tego telefonu? O, dzień dobry, jesteśmy sąsiadami, proszę pana. O, witam serdecznie. Witam serdecznie, ale muszę czy może pan ze mną pójść na przerwę na chwilkę? O, bo, znaczy oczywiście siadam, wie pan, nie mogę teraz, proszę pana, wie pan. Szef za nami, proszę pana. Co jest, konfidencie? Wypierdolę z mojego stanowiska. Ale ja tu muszę papiery zabrać. Cię pamiętam, z poprzedniej pracy, kurwa. Napisz maila do kontakt i teraz tak, pick up. No kurde, no. Dobra, Karol, posłuchaj mnie teraz. Słuchaj, nie mam czasu. Nie, nad uchem. Chyba, że będziesz szedł za mną, to możemy pogadać. Szefie, żeby nie było, dokumenty, które dostarczyłem, to potwierdza, że jestem godny zaufania, wydaje mi się. No ale co to? No co to ma być? To są raporty z naszych sprzedaży. Nie wiem skąd wiem, ale ktoś mi właśnie ukradł myszkę. Zaczniesz pracować? Server room, patrz, zaraz obczajmy, kto to był. No i mam cię, koleżko. Serwery wyłączasz. Ja tu będę... No nie wiem. Wypierdolę. Co? Ale, dobra. Chcę się zwolnić. Ja nie chcę takiego szefa, takiego obiboka. Pan jest nie szef. Widzę zmiana menadżera, wszyscy robią, pięknie. No, ogólnie skończyłem obecne raporty, wysłałem teraz... Koniec przerwy, do roboty w tym momencie. Tak, szefie, tylko że nie jestem w stanie... Jak pracować w tej firmie, no? Na chwilę odejdziesz. On pogania mimo tego, że nie mamy teraz co robić. Mhm. A kolega będzie tak dolił, czy weźmie się za robotę? A kolega będzie tak pierdolił. Czy przestanie tak pierdolić? Mi myszkę odda moją ukradzioną. To były zaloty, ja pierdolę te baby dzisiejsze. Chłop przychodzi, kradnie myszkę, żeby pokazać babie, że mu się podoba. Idź tam. Typowa baba, typowa baba. No nie, no myszkę mi ukradł. Panie kierowniku, jak ja mam pracować, jak myszki nie mam, no? Proszę pana... Ja ją wyrzucę, bo... A Jezus Maria. Nowa myszka gamingowa, pan mówi, że popsuta. No nie wierzę po prostu. Ale czy ty jakby się opierasz moim decyzjom? Tak. I co pan zrobi? Zwolni mnie za to? Nie. Tak. Nie ma pan podstaw do tego, ja znam swoje prawa. Przepraszam, Wielusia, muszę wymienić tak? Tę myszkę na nową. Nie, proszę, dopiero co ją tu przyniosłem, proszę pan. Ale widzę, że jest zepsuta już. No to niech mi pan przyniesie inną, to wtedy może pan ją... To przyniosę. Tak, to muszę ją wziąć. Szefie! Nie mogę wykonać swoich obowiązków. To byłem ja. Dlaczego? Co pan robi z moim kubkiem? Proszę mi to oddać. Brudny jest, muszę go... Nieprawda, proszę mi go oddać. Proszę mi go oddać, proszę pana. Proszę mi go nie kraść. Proszę mi go oddać. Ja wykonuję swoje obowiązki. Proszę mi go oddać. Proszę mi oddać mój kubek. No masz wziąć już. No nie wierzę po prostu, nie wierzę. Po prostu. Jest czysty. Nie wierzę. Ułam. Halo, dzień dobry, pan... dziękuję panie Kasprze. Czy mam przyjemność z panem Rukim? Tak, słucham. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie. Czy chciałby pan za chwilę wyskoczyć na przerwę, może do break roomu, czy zjeść? Bo wie pan. Mam bardzo dużo pracy i terminy mnie gonią. Oczywiście, dobrze. Deadline mam do końca tego dnia, więc może... Dobrze, to przepraszam w takim razie za zajęcie czasu i powodzenia. Do widzenia.
No zaś mi ktoś myszkę ukradł, nie? Mogę już ją wylać. Zostaw moją myszkę, Wiolu. Ale ktoś mi ukradł. To weź sobie z magazynu, mam dużo myszek. Specjalnie zamawiałem. A to możesz mnie tam zaprowadzić? No dziękuję bardzo. Pani Puki, zapraszam tak? do wystąpienia przy wszystkich. Witam serdecznie, dzień dobry. Co pani zrobiła przez ostatnie 3 dni? Ja to jestem takim dosyć typowym pracownikiem, wie pan, wysyłam maile, no jak to... Tak, oprócz, jak to... oprócz pokazywania, że tak powiem, wyższości szefowi. Jakiej wyższości? Przepraszam bardzo, ja pana bardzo szanuję, ale przepraszam bardzo, to, że ja znam swoje prawa, to nie znaczy, że ja pana... Mnie nie obchodzą pani prawa. Ale co to miało być? Ja co ty zrobiłeś? Co to ma być? Muchę zabiłem, a co? Tak, widziałem. Ja nie chcę nic mówić, ale ja zapierdalam od rana do nocy. Proszę kogoś wyjebać, na przykład takiego ciecia, który nic nie robi. Dobrze, jak to było z tym stawianiem się szefowi, że dlaczego to jest dobre? No. Ja mówiłam, że jakby ja znam swoje prawa, ja dalej pana respektuję, ale to nie zmienia faktu, że... Ja mówię, że mnie te prawa coś innego, proszę powiedzieć. No to co mam innego panu powiedzieć? No jakby ja będę się trzymać tego, w co wierzę, tak? Jeśli pan nie traktuje mnie z szacunkiem, no to ja nie mam zamiaru... Typowa baba, ja bym ją zwolnił. Sami faceci dookoła i nikt kurwa nie narzeka. No i pięknie. Nie ma to jak praca w zdrowym środowisku. Co sądzisz o Marmarowym? Tak. Szefie, całkiem poważnie, nie mam zielonego pojęcia, bo zapierdalam od zadania do zadania, jakie szef mi zlecił i... Ale definitywnie ktoś na niekorzyść naszej firmy tu pracuje, definitywnie. Które... Mogę na słówkę? Był pożar, kiedy ty tam gadałeś sobie z tym Karolem, z działu marketingu. Susy busy. I ogólnie jedyną osobą, która wtedy nie była tam w tym sektorze biura, był chyba Marmarowy, mi się wydaje. On taki dziwny jest, nic nie robi. A to już spotkanie. Zauważyłem, że Marmarowy tak... No nie chcę zasadnie... Opala się, no dobra, idziemy go podpisać, chodź. No i pięknie, szefie, dostałem informację odnośnie Marmarowego, opierdala się. Słucham. Tak? Mhm. Tak, był obserwowany przez pewną osobę i jest, ja nie powiem przez kogo, ale... Nie, chwila, zaraz o tym porozmawiamy. Pewnie. Strategia na kolejne 60-letnie samotne matki. Co? I automatyczne sprzątacze domu, jasne? Tak. Ja myślę, że potrzebujemy więcej kontentu na YouTube'a. To nie, to nieźle, wywalony cyk.